good? I'm good as well. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie ponownie na kanale AJ the Polish American w 6. odcinku serii Pompuj z AJ'em. Dzisiaj mamy dwóch gości, także mamy Kubę i Kacpra. Zapraszam serdecznie, tak się bujam przód i tył. Witamy. Mamy Kubę i Kacpra, spoko chłopaki. Dzisiaj z Kubą i Kacprem pokażemy wam trening, na który tak bardzo wyczekiwaliście. Trening nóg z wykorzystaniem masy własnego ciała bez używania przyrządów, czyli kalistenika. 4 serie to jest cały trening z każdego ćwiczenia. No. Are you ready, bro? You ready, bro? Yes. Mamy skrzynię i pierwsze ćwiczenie dla nas to będzie dla rozgrzewki. Na rozgrzewkę wskoki na skrzynię. A zrobimy sobie ze 2 razy po 30 wskoków na skrzynię. I teraz tak, możecie robić do góry do przysiadu i z przysiadu, jak wskoczycie, to do góry. Hop. No chłopaki, powiem wam, ostatnio mam problem z matematyką. Około 30. Naprawdę? A ile miał być? 30. Dobra, to już mamy. Okay. To można potraktować jako rozgrzewkę, czyli 2-3 serie skoków. Jesteście gotowi do boju. Chłopaki, kije w łapy. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia głównego. Będziemy robić, zaczynać od pistoli. Pistole najcięższe ćwiczenie, najtrudniejsze też do wytłumaczenia, ale zaczynamy od pistoli. Robimy sobie po 10 powtórzeń na nogę. Dla tych, co mają problem z równowagą, po prostu używają takiego przyrządu do podparcia się, a jeżeli nawet to nie będzie wam wystarczyło, to możecie podejść do słupka, złapać się za coś stabilnego i wtedy przy poręczy jakiejś wykonywać ten przysiad, nie? Także dawaj, bierzcie te kiki, lecimy pierwszego seta, zaczynamy. Od prawej nogi, lewa do przodu i hop, na dół. Dobra, nie musicie schodzić bardzo głęboko, możecie schodzić do 90 stopni, nie? Nie opadaj tak mocno, staraj się właśnie wyhamować. Nie wal tak mocno w ziemię, bo stawy uszkodzisz sobie. Pistole robiliście kiedyś? Kilka razy robiłem, ale chyba widzę, że efekty nie, efekty poszły. Parę prób i szybko wchodzi też, bo to jest umiejętność ruchu, nie? Więc wchodzi do wyuczenia. Pierwsze ćwiczenie za nami, przechodzimy do drugiego. Robimy teraz zwykłe przysiady, po 20 powtórzeń. 3 do 4 serii, nie schodzimy do samej ziemi i staramy się zachować wszystkie zasady, jakbyście robili przysiady ze sztangą. U góry dopinamy pośladki i w całym zakresie ruchu mięśnie pracują. Dobrze, ćwiczenie numer 3. 2, 3 i mocno dopinacie pośladki, wszystko napinacie, brzuch też ma być prosty, nogi mają być w linii z tułowiem, u góry spinacie, przytrzymujecie, ok, małutki pracują. Głównie w tym ćwiczeniu nogi są cały czas spięte. Mało jest tutaj ruchu ekscentryczno-koncentrycznego. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Ale mocno spina łydki. Alternatywa, jeżeli macie klienta do pomocy, łapie wam nogi, dociska łydki do ziemi, a wy robicie takie wychylenia do przodu. Nie wiem, jakby to nazwać. Kojarzy mi się z modlitwą, ale nie będziemy kręcić. Mamy trzecie, robimy czwarte. Exercise number 4. Wchodząc do góry, dalej, nogi, uda są równolegle. Cały czas utrzymujemy ten kąt. Głowa podąża za tułowiem. Moi drodzy, do dzieła robimy, bo ja już mam 2. O. I pilnujemy tej nogi, bo sam widzę, że mi ucieka też. Okej, zmiana. I dół, góra, dół, Po 10 na nogę. Ćwiczenie numer 5. Schodzimy na ziemię, przechodzimy do podporu. To ćwiczenie już znacie z poprzednich odcinków. I w podporze bokiem to 10-15 razy unosimy po prostu nogę. Góra, dół. 2, 3. I później jak to zrobimy, zmieniamy stronę. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No panowie, powiem, że moje nogi leżą, nie? Jeszcze jeden. O, słaba dupa dzisiaj. Słabo, normalnie idzie mi lepiej. Przysięgam. Przysięgam, że normalnie idzie mi lepiej. Ok, ale mamy teraz zrobione odwodziciele i przechodzimy od razu do przywodzicieli. Podpieramy się lewą ręką, jeżeli jesteśmy na prawym boku, i staramy się unosić dolną nogę wyprostowaną do góry i przypinać przywodziciele. Jednocześnie nie ma to być machanie, tylko przytrzymanie chwilę, nie? Żeby przytrzymać i żeby dopiąć przywodziciel. Więc spróbujemy, dawajcie, raz, góra, dół, góra, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Teraz to się naprawdę czuję trochę choda gorzka, ale przynajmniej coś dla pani. I zmiana strony. Tutaj macie luz na nogę, nie? Jak sobie coś podstawicie, to tu możecie mieć luz na nogę i sobie podnosić. No ale w to nie każdy ma w domu skrzynię, ale ma może kanapę, nie? Raz, dwa, trzy. Tutaj bardzo bolą mnie kości teraz. Ale macie większy zakres ruchu, nie? To tyle. Ostatnie ćwiczenie będziemy robić krzesełka. Ciężko. Bolą nogi. Kuchy. Ale spokój mi przywodziciele. No, serio. Ale jak się przejrzeję, to... trzymałem do góry tego od razu. No i to hardkorowo sobie zrobiliście. Ale wiesz, jakby mieliśmy kiedyś na treningu takie ćwiczenie i było identyczne, tylko że musimy przytrzymać, nie podnosić, nie? No tak, statycznie. No. Statycznie też można sobie zatrzymać wtedy i trzymać się w podniesieniu. Ale dobra, czuję normalnie całe to. No serio. Ciężkie jaja się zrobiły. Z tego schodzimy 3, 4, nie ma zegara, 3. I trzymamy. Kto pierwszy odpadnie? Albo kto ostatni odpadnie? Dobra. Wszystko co pomoże. Yoga, przepływ energii, flow, wiecie, mantra. Wszystko. Dobra, wszyscy, żeby z honorem wychodzimy do góry? Tak jest. Dobra, 3, 4. O, stary. No, minuta była na pewno. O, normalnie zasiadam. Ej! Ale beka! Wyłączyły mi się nogi, czekaj. Dobra. Dzięki wielkie, dobry trening. Testujcie sobie, wracajcie do tego odcinka, jak będziecie mieli problemy. Jeszcze chłopaki, coś dla was mam. O, super. Opaski. Na sklepie jeszcze za dużo nie mam, bo w ogóle jeszcze sklep nie ruszy. Ale przedpremierowo, proszę bardzo. Dzięki opaski bardzo. I oczywiście. Dzięki wielkie. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapę do góry, subskrybujcie kanał. Widzimy się niebawem. Peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Na razie. Yo. Nogi robię.